Podejrzewam po prostu, że jak byłeś młody, to wąsaty wujek ci wchodził do wanny. Kurwa debil, no ja pierdolę, pierdolony Torlow, kurwa zjeb. No chuju, kurwa głupi, no! Kiedy Wiedźmin 1? Gościu, to nie korzystaj z okazji, tylko idź do jakiegoś psychologa, stary. Jak ty swoje wolne wieczory spędzasz w internecie, na jakimś czacie, chłopie, prując się do kogoś, że nosi wąsa, znaczy, że musisz mieć jakiś ogromny wewnętrzny problem. Podejrzewam po prostu, że jak byłeś młody, to wąsaty wujek ci wchodził do wanny. I tobie wąsy się strasznie źle kojarzą i masz po prostu traumę z dzieciństwa. Bo siedziałeś w wannie, on ze sztywnym kutalongiem siadał za tobą i jak cię przytulał, to czułeś na swoich młodziutkich małych pleckach jego wąsy. I to jest taka trauma, która teraz jak już trochę dorosłeś, to po prostu z ciebie, wiesz, wychodzi to z ciebie, nie? I dlatego tak bardzo ci chłopie do szału doprowadzają to, że ja mam wąsy, nie? No bo to się nie wzięło z niczego. No musisz mieć jakiś uraz do wąsów, nie? Pozdrawiamy buja. Tobie wąs urósł przez pocieranie innym wąsem. Stary, no ale ja nie mam problemu z żadnym wąsem, no z niczyim. Ty masz jakiś problem, chłopie, z wąsem, więc opowiedz mi, no co się działo? Co się takiego stało? Nie wiem. Twój nauczyciel od polskiego miał wąsa i cię, kurde, w kantorku gdzieś tam dotykał czy coś. No powiedz mi, jakie traumatyczne przeżycie w dzieciństwie się stało, że masz taki uraz do wąsa? To on go zaczął wyzywać. Każdy, kto ma okej klepki poukładane w głowie, o tym wie. No trzeba być jakimś idiotą, żeby mieć do mnie pretensje, że ja coś tam do chłopa mówię, nie? Każdy, kto ma klepki, nie rozmawia z idiotami. A nie widzisz, że jest, chłopie, content na streamie, jest śmiesznie? W sensie, o czym ty mówisz, stary? Ja nie stoję w sklepie w tym momencie prywatnie, nie czekam na zrobienie zakupów i nie zajmuję się jakimś idiotą, chłopie, kasę obok. Tylko, kurna, prowadzę streama, nie? Nie wiem, Serek, ty... Nie wiem, skąd taka myśl uwolniona się wzięła w twojej głowie, stary. Gości mówi, że masz zgolić wąsa, a ty mówisz, że mu wujek wchodził do wanny, gruba przesada. Czyli tobie wchodził, tak? Czy o co chodzi? No bo kurwa... Bonifacy, kurwa, ty masz jakąś traumę z wujkiem, czy co, no? Z takich rzeczy się nie żartuje? A z jakich się żartuje? Powiedz mi. Z czego się nie żartuje? Z wujków w wannie się nie żartuje, tak? Z Azjatów? Nie wolno. Afroamerykanie? Nie wolno. Murzyn? Źle. Nie wolno. Nie żartujemy. Ten sam wujek? To jest twój kuzyn, tak? Ten Maciek? Bonifacy, powiedz mi, jesteście kuzynostwem jakimś? Nie można mieć kija w dupie. No oczywiście, że nie można, no. Powiedz to ofiarom takiej historii i się pośmiej. Czyli nic nie mogę mówić, tak? Stary, a mogę rozmawiać o jabłkach? Podejrzewam, że na tym czacie jest jakiś procent szansy, że ktoś był młody i mu kiedyś z jabłoni jabłka spadły na łeb. Mogę rozmawiać o jabłkach? Najwyraźniej, bo mordeczka zamazana. Napisałem, aby mi to w twarz powiedział i piszę teraz chłopaczyna wąskie barki, to by zobaczył na żywo. Że co? Ej, nic nie zrozumiałem. Że co? O tej czapce to było o mnie najwyraźniej? Napisałem, aby mi to w twarz? Nie, on to do mnie chyba mówił. Nie można, bo kiedyś stary zrobił bimber z jabłek i się napiłem tego, najebany byłeś, bardziej niż zwykle. O jabłkach też nie można. No właśnie, Bonifacy, no. Mogę mówić o jabłkach? No ludzie mają traumę z jabłkami, stary, no. Mogę rozmawiać o kościele? Czy nie mogę? Bo ktoś faktycznie może był ministrem i faktycznie go ksiądz dotykał. Mogę o tym rozmawiać? Nie mogę rozmawiać, tak? O czym można rozmawiać, no? Killruą KRN, czad, wyjaśnijmy to sobie raz na zawsze. Żartować można ze wszystkiego i wszystkich w każdej sytuacji i żaden normalny człowiek się o to nie obrazi. Jedynym wyjątkiem jest to, że wiemy, że mamy w towarzystwie osobę, którą to boli. No tak, no. Z niektórych rzeczy się na świeżo na przykład nie żartuje, no. Tak? Jeśli komuś się wydarzyła jakaś tragedia i coś, to na świeżo się nie ten. Ale wiecie, czym jest komedia? Komedia to jest dramat plus czas. Lewicowa kultura robi swoje, już nie można zażartować. No Bonifacy odklejony jakiś, no kurna. Chłopie, to ty przypadkiem nie włączaj polskich stand-upów, bo tam to dopiero... A może ja mam traumę, że w dzieciństwie ktoś mi zakazywał żartować, stary. I ty teraz przyłazisz na czat i piszesz mi, żebym nie żartował. A ja mam traumę, chłopie, że ktoś mi tak mówi, że ktoś mi zabrania żarty robić, no. Skoro mówisz, że ze wszystkiego można żartować, dlaczego banujesz za żarty o tobie? Kogo zbanowałem za żarty o mnie? Na przykład 2 dni temu chłop napisał, że masz czerwony nos od
Koko, jeb timeout. No to chłopie, timeout czy banowanie? No powiedz mi chłopie, czy ty rozróżniasz stary banowanie od timeouta? Poza tym to jest żartowanie? Sugerowanie, że siedzę przećpany na transmisji na żywo przed setkami ludzi, w sensie no ponad setka, jak się określa, jak jest 180 osób na przykład, to jest już setki ludzi, czy jeszcze nie setki? Czy sugerowanie, że ktoś siedzi zaćpany, chłopie, to jest żart w sensie? Chłopie, bo napierdalasz logicznego fikołka w tym momencie, no. Mówienie, że kogoś wujek skrzywdził, to jest żartowanie? Wszyscy mieli bekę na czacie, stary. Chcesz se przewinąć i zobaczyć? Teraz piszę poważnie, najlepszym przykładem jestem ja. Około roku mnie nie było na czacie za żart. Pierdolisz głupoty, chłopie. Podaj mi przykład. Za jaki żart cię nie było rok na czacie, chłopiec? O czym ty pierdolisz? Jeśli jakiś debil włazi mi na czat i pisze jedną wiadomość. Ale kinol przećpany, ćpunie siedzisz przećpany, kinol, co? Było kreska? Za chwilę druga wiadomość. O, kreska, co? W nos było jebane, w nos było wsadzane, co? Kreska poszła? Trzecia wiadomość. Ale kinol czerwony od kokainy, ale tam kreska, nie? Przećpany. Piąta wiadomość. Ćpun, ale kinol, walone w kinol było, nie? Ale przećpany, ale ten. I chłopie, ktoś siedzi i mi kurwa zaśmieca czat i chłopie, nie ma znaczenia, czy ja go stajmautuję, czy ja go zbanuję, do czego mam chłopie pełne prawo, jak mi ktoś siedzi i mi zaśmieca czat jakimiś kretynizmami, a ty teraz chłopie walisz fikoła i kurwa jakiś jestem pseudo upośledzonym chłopie obrońcą uciśnionych kurwa. No nie, a jak ty banujesz za żarty? Pytam, no ale za jakie żarty? Bo ktoś pisze, że przećpany jesteś. To chłopie, to są żarty, zaśmiecanie czatu non stop. Kiedyś rzuciłem żartem i ban poleciał? Chłopie, jaki żart rzuciłeś? Spytałem się ciebie 2 minuty temu. Zaraz chyba będzie drugi rok. No zaraz będzie drugi rok chyba, bo kurwa, o co ty się kłócisz, typie? Mam napisać? Napisz, no. Za co rzekomo dostałeś bana? Kajet nie pamięta, bo ćpie. Ja też miałem bana i już nie mam, a miałem na miesiąc. No to nikt za darmo nie dostał bana tutaj. Ja po prostu nie zgadzam się na takie brutalne żarty bez powodu. Mój żart, za który dostałem bana, siema Kajet, pokaż za kola, wyzwiska. Aha. To są opłacani przez Kajeta ludzie, żeby robili dymy na czacie. Serio tak było. Powiedz mi, co złego napisałem w prawie twoich żartach. Chłopie, to, że co piątego streama zaczynam bez czapki. A jak przyłazisz i mi chłopie zaśmiecasz czat jakimś chłopie debilizmem, kurwa, siema, poka za kola, to co się dziwisz, że cię w końcu wyjebałem, chłopie? Tak jak wielu innych idiotów zaśmiecających mój czat, kurwa. Czy ty, kurwa, rozumiesz, chłopie, tę najprostszą, kurwa, zależność? I że to jest, kurwa, mój pierdolony czat? I to ja będę sobie, kurwa, wybierał, które, kurwa, kretyńskie wiadomości toleruję, a którego kretyńskiego zaśmiecania mi czatu, kurwa, już nie będę tolerował i wypierdalam, no. To ja tylko napiszę, że ja byłem często na czacie wtedy, to była pierwsza wiadomość. Pierwsza kogo? Twoja? Skoro byłeś często na czacie, to widziałeś tych wszystkich idiotów, kurwa, zaśmiecających czat takimi rzeczami. Chłopie, jak ty jesteś na tyle głupi, że kurwa, jak wkładasz chłopie łapę, kurwa, w rozpaloną kuchenkę, kurwa, w kuchni, w palnik, kurwa, i robisz ała! Moja tego typu, a chuj mnie to obchodzi, stary. Widzę kolejną wiadomość, kurwa, jakąś głupią na czacie, stary, która mi zaśmieca, zamiast przeczytać coś fajnego. Siema, Kajet, nie wiem, byłem dzisiaj w pracy, śmieszna sytuacja, ktoś tam puścił bąka, wszyscy śmiali. Zamiast rzucić okiem na czat, przeczytać coś fajnego, widzę kolejnego, kurwa, idiotę. Boże, nie walę już konia 20 dni, jestem tak napalony, że czuję as mi zaraz piston eksploduje, ale nie mogę, bo od 20 dni mam traumę od walenia konia, nie żartuj z tego. Nie wolno żartować, szanuję twoją traumę, trzymam kciuki, nie zrobię żadnego żartu. Na blisko, żeby nie miał czasu dobiec do mnie i się wkurzyć na mnie. Muszę stanąć koło Torlofa, pierdyknąć, zagadać. Należysz do bogaczy, co? Torlo, 4 złote. Maciusiu, czekam na ciebie. 10 sekund straciłem. 10 sekund na Irdorat straciłem? Byłbym brawo, ale masz obrzydliwego wąsa i żarty? Nie ma najmniejszego problemu. Pyk, wszystkie twoje kłopoty i zagwozdki rozwiązane jednym kliknięciem. Ej, 10 sekund na czym? No nie, no 10 sekund na filarze? No dobra, poszukiwacze, 3-4 sekundy, okej. Okay.
Ale gdzie reszta? Gdzie 5 sekund? Obracałeś się kilka razy, zastopowałeś, ale... Nie należy. Ale do to jest 10 sekund? Meanwhile. Nie należysz do bogaczy, co? Ej, Robert, co? Betonik. 4,69 zł. Kyrie 50 w... Co? Ja pierniczę. Co goś zrobił? Jaj, zieloni. 10 zł. Dzik uśmiechnięta buźka. O, matko. A to bydlak. Czy zostanie tu jakiś szary? Ja pierdzielę, kyrie dzieny, stary. Dziena, dzieny. A to bydlak. 750 zł? A to bydlak. Jak 750... Ej, co? Ile kosztuje zgiftowanie suba? Tyle kosztuje 50? Ej, kurwa, fakt. To jest to za 15 razy 50? O... Kurwa, a ja nie przewidziałem tego. Ej, dobra, ja ładuję Kyriego na ten. A to bydlak. Na 500 plus normalnie go ładuję. A to bydlak. Ale bydlaków.